Nie, jechanie skrótem się okazało. Co? 2000 sekundy? Siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nowa gierka Slow Drive. Jak widzicie, demo version, czyli wersja demo, gra o skillsach w prowadzeniu. Tyle wiem, trzeba się wykazać, pobić jak najlepszy czas, zdobyć jak najwięcej gwiazdek i tak dalej, i tak dalej. Widziałem filmiki. Wygląda bardzo fajnie, jak wiecie, ja jestem mistrzem kierownicy, co pokazuję zawsze w GTA, jestem najlepszy w prowadzeniu auta, no i dzisiaj przetestujemy, czy faktycznie tak jest. Myślę, że tak właśnie będzie. Zapraszam do oglądania. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to bardzo cię proszę, abyś zostawił przycisk subskrybuj na kanale i co najważniejsze, zostawił również dzwoneczek, tutaj potwierdził i zapisał. Bez dzwoneczka nie będą wam się wyświetlały wszystkie filmy na kanale, a to bardzo dla mnie ważne. Dzięki, zapraszam do oglądania. Dobra, więc jak widzicie, mamy Narrow Roads, to jest pierwsza jakby, nie wiem, pierwsza instancja. Tutaj mamy drugą do odblokowania, jest 21 gwiazdek, a te jeszcze się tworzą. Tak jak mówiłem, jest to dopiero demo, więc mamy 12 poziomów z tego, co widzę. Tak, mamy 12 poziomów i trochę tych gwiazdek do odblokowania. Przechodźmy do gry. Co tutaj twórcy nam pokazują? Mamy jakiś piękny obrazek, mamy leniwca, trochę taki ja. Przylatuje do mnie motylek, czyli gabrysia, i łamie mi drzewo i spadam na głowę i śpię. Aha, i robi się dzień, tak? I co ta historia ma do powiedzenia nam? Bo jestem bardzo ciekaw. Leniwiec wstaje i myśli sobie: muszę coś zrobić, muszę wejść znowu na drzewo. Więc kilka dni to pewnie znowu zajmie, ale nie, bo jest piękny samochód obok, więc zamiast iść do drzewa, to pojadę. O, widzicie? Czyli miałem rację. Dokładnie tak to wygląda. Dobra, no i jedziemy. I mamy tor. I musimy jak najszybciej dojechać, więc tam był jakiś... O kurde! Ej, ale to wymanewrowałem. Czy będzie 3 gwiazdki? Muszą być. Nie ma 3 gwiazdek. 10 sekund. Psz, ja tu będę tryhardował. Go po 3 gwiazdki. Dobra, jedziemy. I tutaj widzę, jakiś skrót jest chyba, nie? Czemu ja go wcześniej nie widziałem? Chociaż zobaczmy, czy to na pewno jest skrót. Czy mo... Dobra, jeszcze raz. To może być skrót, z tym, że on tutaj lekko nas wyrzuca na końcu, więc musimy trochę przyhamować. Dobra, tutaj znowu. I teraz go! Go, go, go! Zabrakło mi... No nie... Jeszcze raz. Dobra, tutaj ścinamy zakręt. Tutaj ścinamy zakręt. Tu ścinamy zakręt. Dobra, no muszę powiedzieć, że to nie idzie wszystko dokładnie tak, jakbym chciał. Tutaj... Idzie jeszcze całkiem dobrze, ale właśnie. Dobra, lećmy do następnej mapki. Druga mapka, 12 sekund na 3 gwiazdki. Tutaj widzę skrót, ale po raz kolejny, czy ten skrót okaże się prawdziwym skrótem? Tak, ten jednak był dość pomocny. Ojejku, a tam też był jeszcze jeden skrót. Halo! Dobra, będzie jedna gwiazdka tylko. No naprawdę, to jest ciężkie. Dobra, czekajcie, bo tutaj był skrót. Tutaj gdzieś faktycznie był skrót, ale był jeszcze jeden skrót. O, tutaj był skrót. Dobra, ja trochę czasu straciłem na początku, wiem, ale to są skróty takie, które pozwolą nam z łatwością zdobyć te 3 gwiazdki jeszcze raz. Dobra, tu lecimy, trzeba troszeczkę wziąć takiego rozpędu. Dobra, jakoś to się udało, tutaj troszkę przyhamować i lecimy! Mamy 3 gwiazdki. Następna łapka. Tutaj też 12 sekund, zobaczmy. Tutaj skręca, ścinamy zakręt, tu ścinamy zakręt. Tutaj wskakujemy na tą małą wysepkę. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydało, że to będzie dobry pomysł. Ale to nie był wcale aż tak dobry pomysł. Chociaż zrobiliśmy 2 gwiazdki, ale spróbujmy raz jeszcze. Ej, powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie się przy tej grze bawię. Ja lubię takie challenge wyścigowe. Jadąc tą stroną raczej... Chociaż... Ej, potencjalnie niejechanie skrótem się okazało... Co?! 2000 sekundy? Jeszcze raz, no nie mogę sobie odpuścić takiego czegoś. To było tak mało, że aż tragedia. Muszę to zrobić. To, no try hard, ale... Teraz, patrz, dobra, mam to, jest, udało się. Uff, udało się, lecimy dalej. Dobra, no się nie spodziewałem, że pan leniwiec będzie tak szybko potrafił jeździć. No, powiem, czy to jest znowu ta sama mapka? To jest znowu ta sama mapka, z tym, że z drugą wersją jeszcze. Dobra, tutaj trzeba wjechać, ale nie trafiłem, a więc tutaj będę musiał trochę przyhamować, bo jednak mam za dużą prędkość, ale znowu nie trafiłem. Coś się tutaj złego dzieje. Tutaj tym razem skrótem sobie pojechałem, mówię, a dam skrótowi szansę. Tutaj muszę tędy pojechać, bo nie mam innej możliwości, żeby trafić. Dobra, tu idealnie. Czy to będzie... Czy to się... X kurwa D, nie wyszło, przykro mi,
Mamo, przepraszam, że cię zawiodłem, ale to jest długa mapka, bo to jest jakby kombinacja tych trzech mapek, które chyba przyjechaliśmy, nie? Bo to była pierwsza i ona teraz wychodzi mi znacznie lepiej niż wtedy mi by wychodziła. Tutaj jest druga. Tu muszę przyhamować i skręcać. Dobra, mamy na razie międzyczas całkiem niezły. Tutaj musimy jechać prosto. Idealnie. 29 sekund. Czy to się uda? To się uda. To się uda. Dziękuję. Mamy 3 gwiazdki. Kto jest najlepszym kierowcą na świecie? Ty, mano. Ty. Dobra, koniec podniecania się. Wracamy znowu do pojedynczych mapek, do dość krótkich mapek. Tutaj są jakieś kolejny. No i te kolejny trochę nam przeszkadzają. Czy to jest skrót? Jezus, czy to naprawdę był skrót? Jeżeli był, to był dość oporny. Boję się, jaka była... Chociaż i tak całkiem niezły czas wykręciliśmy, patrząc na to, jak słabo nam poszło. Dobra, a teraz spróbujmy pojechać normalną drogą. Może tam będzie mniej jakichś, wiecie, ostrych zakrętów. No, na razie to tak wygląda, że faktycznie tutaj skrót nie musi być najlepszy, ale 3 gwiazdek nie będzie. Będą 2. Spróbujmy 3. Dobra, i teraz patrzcie. Od zewnętrznej hamuje. O, teraz poszło naprawdę bardzo dobrze. I to musi się... Nie, zabraknie... Ja pierniczę. Dobra, lecimy raz jeszcze. Z tym razem znowu tą drogą. I tutaj bierzemy lekki rozpęd i wpa... Nie, dobra. Fuck it, lecimy dalej. O tutaj, co tu się dzieje? Jak mam to... Co mam tu zrobić? Jak tam jest finish? Tam jest finish, a ty mnie wciąż zatobinisz. Pewnie mogłem przelecieć jakoś na drugą stronę od razu, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Bo, no ej, to ma być 16 sekund. Ja już czuję się, jakbym jechał z 28. To jest niemożliwe, żeby to tak zrobić w takim... No właśnie! Co tu się... Od Janie Pawla! Więc tutaj musi być jakiś myk, żeby wskoczyć może od razu tam. Nie, no tam od razu nie mogę wskoczyć. A może, żeby wskoczyć od razu tam? Czy to nam coś da tak naprawdę? Średnio chyba. Nie, tam na pewno, w prawo na pewno nie wskoczymy od razu. To w ogóle nie ma o czym gadać. Tutaj no możemy tu przejechać idealnie, ale tak czy siak mało nam to da. A, ta mapka jest jakaś dziwna. Może to w demo? No nie, no nie ma szans na 16 sekund. Co oni? Tutaj musi być jakiś myk. Tutaj musi być coś, czego ja nie rozumiem. Może faktycznie, jeżeli teraz przeskoczę na tamtą stronę mapki, w taki na przykład sposób. No nie, w taki może nie, ale w jakiś podobny. To może wtedy szybciej przejadę, aczkolwiek czy aż tak bardzo? Czy to ma taką różnicę wielką? No nie, to też raczej nie był dobry pomysł. Dobra, nie mam pojęcia, o co chodzi, więc lećmy do następnej mapki. Jak tu się leci? Do 7. Mamy 7 mapkę, jak sami widzieliście, to było bardzo trudne, co się przed chwilą wydarzyło. Tutaj raczej to też był średni skrót, mamy 11 sekund, a teraz już mamy 9, 10, 11. Na jedną gwiazdkę zrobimy. Tak, na jedną gwiazdkę zrobiliśmy, więc spróbujmy inaczej. Wydaje mi się, że tutaj będzie tylko trzeba z jednego skorzystać, czyli na przykład tutaj pojechać w taki sposób, ale tutaj już wjechać na skrót. I to... O! Dokładnie! Uda się? 11? A, i leciutko zabrakło! Sami widzieliście, że to był naprawdę dobry pomysł, nie? To wyszło. To wyszło dokładnie tak, jak chcieliśmy. Tym razem jesteśmy szybciej odrobinę. No nie... O, udało się, dobra, bo byłem pewien, że to się nie uda, więc siedziałem cicho przez cały wyścig, ale jednak się udało. Lećmy dalej. Dobra, więc po raz kolejny kombinacja wszystkich mapek, które przeszliśmy. Czyli czas będzie bardzo słaby, z racji tylko na to, że ta pierwsza, znaczy ta druga mapka była bardzo, bardzo poszła nie po naszej myśli, że tak nazwę, dokładnie ta. No nie wiem, co tutaj trzeba zrobić na tej mapce. Może na przykład wyhamować? No nie, teraz to wyleciałem w ogóle. Chciałem, wiecie, wyhamować przed wyskokiem, żeby nie stracić tak dużo czasu. Aczkolwiek, no nie wyszło to, więc muszę jechać dalej. Nie wiem, ile czasu mam. Tu powinien być jakiś licznik czasu. Okej, tutaj to jeszcze przejadę, a potem będziemy tak. Potem teraz tutaj skręcamy w tutaj, jedziemy tutaj, tutaj wyskakujemy. I dojeżdżamy na jedną gwiazdkę, chociaż proszę. Dobra, udało się na jedną gwiazdkę. Niestety nie uda mi się z tego zrobić lepiej, bo no sami widzieliście, jak poszła mi ta druga część mapki. Nie wiem, co tam trzeba zrobić. Na pewno jest jakiś myk. Może zwolnić przed wyskokiem czy coś, no bo na tym wyskoku tracimy dużo czasu. Tak czy siak, lećmy dalej. Okej, zaczynamy nowe rzeczy. I tutaj widzę możliwość wjechania na tą wysepkę. A, jednak... No nie, jest taka możliwość, ale czy to nam coś da tak naprawdę?
Niezbyt. Dobra, spróbujmy zrobić to po Bożemu, tak jak to się powinno robić. Ale czy to będzie łatwe? Ojejku, ten spadek. Dobra, na razie idzie chyba całkiem dobrze. Tutaj ładnie ścięty zakręt. Tutaj również, tutaj to hamowanie i... No nie, no dwie gwiazdki powinny być. Są dwie gwiazdki, więc lećmy dalej. Kolejna mapka i tutaj widzę jakiś skrót, więc spróbujmy skrótem. A problem jest w tym, że nie da się tym autem... Ojejku, że nie da się tym autem manewrować. O, wjechałem! Ej, i to w całkiem niezłym, znaczy w całkiem niezłym, no w jakimś tam czasie. Spróbujmy raz jeszcze. Wiecie, w GTA jak lecicie autem, możecie nim manewrować. Możecie powiedzieć, czy on ma lecieć do przodu, do tyłu i tak dalej. Tutaj nie ma takiej możliwości. Więc wpadnę sobie do wody, bo czemu by nie. Dobra, i teraz tutaj zeskakujemy prosto w metę. Ej, dobra, dwie gwiazdki wystarczą, lećmy dalej. Dobra, co tutaj, Tutaj lecimy tak, i tak, wiadomo, trzeba ściąć te wszystkie zakręty. Tutaj lekkie przyhamowanie, no pięknie to zostało przeze mnie zrobione i... Jaki czas? Jedna gwiazdka, to słabo, czyli musimy robić mniej hamowania, znacznie mniej hamowania. Trzeba po prostu szybko jechać, to jest myślę, że recepta na to, żeby wygrać w tej mapce, ale nie, no musi tu być jakieś hamowanie, no bo zobaczcie, tutaj są te ostre zakręty. Tutaj mogłem sobie odpuścić hamowanie. Raz jeszcze, tutaj wiadomo, tutaj lecimy dobrze, chociaż troszkę czasu na tym ścięciu straciłem. Tutaj powinienem, chociaż to też wcale nie wyszło dobrze, znaczy źle i tutaj na maksa gaz i też nic, się nie poprawiło. Teraz idzie całkiem ładnie, teraz musi, dobra, są przynajmniej te dwie gwiazdki. Lećmy dalej. Dobra, jak widać, to już jest ostateczny nasz wyścig. To jest też chyba ostatnia mapka w tym, chapterze. Uj! Dobra. Oj, no nie, no wtedy mi to tak fajnie to szło. A teraz nie idzie mi wcale tak fajnie. Co się dzieje? Dobra, teraz poszło całkiem fajnie. Muszę przyznać, dość dobrze to zrobiłem. Tutaj trzeba dohamować. Wiadomo, czasowo nie najlepiej, ale still nie... O, teraz to będzie cię... Nie. Dobra, lecimy tutaj, lekkie dohamowa. Uuu, pięknie się zmieściłem. Tutaj lekkie odjęcie gazu, tutaj dohamowanie. No jak Robert Kubica. Ale tutaj, chyba będę musiał pojechać z normalną drogą, wiecie? Bo jak pojadę tamtą drogą, to wyskoczę i boję się, że nie opanuję potem auta, więc wolę tutaj nie ryzykować. Tutaj raczej bym walnął w coś i to nie skończyłoby się za dobrze. Więc tutaj lecimy w tą stronę, tutaj odejmujemy gaz i tutaj dodajemy gazu. I tu też dodajemy gazu i mamy jaki czas? Nie chcę patrzeć. Jedną gwiazdkę. Prawie dwie. Dwie gwiazdki byłyby do zrobienia, spokojnie. Spróbujmy. Tutaj dohamowanie, tutaj wyjeżdżamy w tą stronę. Ojejku, wyjechaliśmy trochę za mocno, szybko. Nie, nie starczyło czasu, jeszcze wolniej niż wtedy. Tutaj niestety, o nie... Znowu źle tutaj wyszedłem i też mi się to nie uda. Chociaż nie, udało się. Jest! I to, kurde! I teraz mam ochotę na trzy gwiazdki pojechać, bo mało mi zabrakło. I teraz naprawdę jechałem dobrze. Dałbym radę uciąć te trzy gwiazdki, ale dobra. Fuck it. Dobra, no i odblokowaliśmy 26 gwiazdek na 45. To nie za dużo, ale aczkolwiek odblokowaliśmy już drugą tutaj paczuszkę mapek, którą zrobimy w następnym odcinku, jeżeli wam się spodoba. Zobaczmy, też dostaliśmy jakąś nową skórkę chyba. Tak, mamy nowy samochodzik, a i kolory też są do odblokowania, więc bardzo fajnie. Dobra, na dzisiaj z gry Slow Drive to już wszystko. Jak sami widzicie, gra jest naprawdę fajna, ja bawiłem się świetnie, muszę przyznać. To była jedna z lepszych zabaw, ja bardzo lubię od dziecka gry, gdzie się jeździ samochodami i trzeba dawać z siebie wszystko. Widać to po moim tryhardowaniu w GTA. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, że chcecie więcej, po prostu. Dajcie też czadu w łapkach, jeżeli będzie przynajmniej 500-600 łapek, to zrobimy kolejny odcinek z drugiej mapki. Ta gra też ma możliwość multi, więc może uda mi się namówić Gabrysię na we dwójkę jeżdżenie, kto wie. Ale na dzisiaj też wszystko, ja wam bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję, trzymajcie się, pa pa!